Wyżyna Camerona to obszar o powierzchni 712 km2 i wysokości od 800 do 1603 m nad poziom morza. Ta wysokość sprawia, że w całym regionie są bardzo dobre warunki do uprawy herbaty. Pogoda nas niestety nie rozpieszcza, pada ulewny deszcz i jest mglisto. Pawilon widokowy, herbaciarnia i sklep przy fabryce herbaty firmy BOH lub BOH, co jest skrótem od Best of Highland. Z pawilonu, mimo kiepskiej pogody, roztacza się piękny widok na wzgórza pokryte soczystą zielenią krzewów herbacianych. Firma BOH jest największą w Malezji, ma w tym rejonie plantacje o powierzchni 1200 hektarów i produkuje 4000 ton herbaty rocznie. Na Wyżynie Camerona nie tylko uprawia się herbatę. Dzięki w miarę wyrównanej w ciągu roku temperaturze nie przekraczającej 25 stopni w dzień i nie spadającej poniżej 16 stopni w nocy, wyżyna jest idealnym miejscem ucieczki od upałów dla mieszkańców Kuala Lumpur i Singapuru. Z zielonych, herbacianych wzgórz przenosimy się do motylarni. Najwięcej jest tu motyli o angielskiej nazwie Rajah Brooks Birdwing, a po łacinie Trogonoptera brookiana albescens. A tu patyczak, aż trudno uwierzyć, że to żywe stworzenie, a nie kawałek uciętej gałązki. Są także węże. Deszcz przestał w końcu padać, więc przed opuszczeniem wzgórz Camerona jeszcze krótka wizyta na targowisku.